get down and dirty too. What it is, what it do. Same, nothing new. Having flashbacks when your past that. Where the cash at? Ayo, that. I would just for Rex. Run on me. Flat. Are you okay? Please don't ask that. I don't act black. Got a fat cat. You a rat. Rat a tat, 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 a tat, tat. Tattoos, but you can't see them. Ice cold, yeah, I'm going skiing. I get around at the Coliseum. Used to roam around with no pot. And I was off. Get away with black crystal. You get crisscrossed in the big loft. I'm a big boss. So much sauce, I drip broth. The wait is over. I'm taking over. You're overweight. You ate a soda. I'm super. Coca-Cola ahead of you. Like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me. I'm not a stroller. Pop one like bread and toast. Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. A ze mną na stanowisku komentatorskim jest oczywiście Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Zapowiada się dobry mecz. Bardzo jestem ciekaw tego meczu, Darku. Coś czuję, że będzie się działo. Eriksen. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Mamy system 4-2-4. Co oznacza taki układ? Vardy! Yeah! This is not for show, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. That's gone dinner table, drinking soap. To wash up the ugly, to wash up the funk. To wash up the unforgiving, all we have is us. Matter to me. Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Tutaj Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Przed nami ciekawe spotkanie, Jacku. Tak, Darku, nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Powinniśmy zobaczyć naprawdę ciekawe spotkanie. Aj, teraz strata. Ten strzał może im dać prowadzenie. Dobrze zachował się bramkarz. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. No gdyby nie on, byłby gol. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zespół zagra dzisiaj w systemie 4-2-4. A to oznacza, że część nominalnych napastników będzie zapewne... Szansa na oddanie strzału! No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. No i skutecznie, dobrze po raz kolejny blokuje. I bramkarz górą. Jak sądzisz, Jacku, czy to może być dzień Messiego? Tak, to się nazywa rozgrywający z prawdziwego zdarzenia. Patrząc na niego, trudno uwierzyć, że on też kiedyś stawiał pierwsze nieprawne kroki na murawie. Zbliża się do Polaka. Teraz na pewno! No i będziemy mieli wznowienie gry przez bramkarza. Martin Ødegaard. Gareth Bale. Będzie chyba podawał. Filippo Inzaghi. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Dobrze odczytał intencje rywala. De Jong. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Uwaga, strzela Inzaghi. Czy będzie prowadzenie?
Groźne uderzenie, świetnie zablokowane. Nie pierwszy raz w tym meczu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie, nie będzie z tego bramki. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Neymar. Zobaczymy, co teraz zrobi. Uderzył, ale prosto w rywala. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Martin Ødegaard. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dobre odebranie piłki bez faulu. Teraz Inzaghi. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Martin Ødegaard. Asensio. Idzie z piłką do przodu. I teraz bardzo ważny przechwyt. Jest szansa na kontratak. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. De Jong. Interwencja bramkarza udana, dalekie wybicie. Gareth Bale. Świetna obrona. Lionel Messi. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Filippo Inzaghi. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Messi. Co teraz wymyśli? Martin Ødegaard. Niezła okazja do kontry. Lionel Messi. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Szansa, może coś z tego będzie. Gareth Bale. Dobrze próbował, ale stracił. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. To jest interwencja z faulem. Może poskutkować żółtą kartką. I żółta kartka dla Sergio Ramosa. Bale to nie Roberto Carlos, ale też potrafi uderzyć z dystansu. Może być ciekawie. Bale. No, stara się odebrać piłkę rywalowi Sergio Ramos. Mają teraz szansę na kontratak. Neymar jednak traci piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Może coś z tego będzie. To może być wyrugująca bramka. No, mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Nic im nie wyszło z tego ataku. No i piłka wędruje do rywali. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Szansa! Teraz na pewno! Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem.
Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji. No i udało mu się minąć obrońców. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Proszę, piękna, szybka odpowiedź. Wymiana szybkich ciosów, to jest to, co lubimy. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. No i Cristiano Ronaldo. Marco Asensio. Martin Ødegaard. Piqué. Jordi Alba. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie. Właśnie zaczęli drugą połowę. Świetnie, prostopadle podał Bale. Filippo Inzaghi. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia i wywalczyli piłkę bardzo blisko ich bramki. Mogą ich teraz skontrować. Trochę chyba zbyt pochopnie, mogli to lepiej rozegrać. Ładna teraz wymiana podań. No, na początku szło nieźle, ale teraz rywale przerwali tę akcję. Dobrze zagrał. Ależ go wypatrzył. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Ma sporo możliwości. Gareth Bale. Dobre przejęcie przez Ramosa. Carles Puyol. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. To musi być gol! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Jest dzisiaj w wyśmienitej strzeleckiej formie. Trzeci już raz, tak, tak, trzeci. Teraz umieszcza piłkę w siatce. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Zdążył w ostatniej chwili. Cudownie teraz Vardy. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Piłka w siatce, Vardy pokonuje bramkarza. Zaspał teraz trochę obrońca, ale też Vardiego bardzo ciężko upilnować, o czym wie chyba każda defensywa na Wyspach i w Europie. Nie pierwsze to takie jego trawienie i na pewno nie ostatnie. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Mbappé, uwaga, ma tam trochę miejsca. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Znakomicie, jest na co patrzeć w powtórce. Natychmiast odrabiają straty. Rywale nie nacieszyli się zbyt długo tym prowadzeniem. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna, ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka?
Asensio. Szansa na zmniejszenie rozmiaru porażki. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. I piłkę przejmują rywale. Morales. Co teraz wymyśli? To może być bramka kontaktowa. Jest! Jest gol! Wracają do gry! To jeszcze nie wyrównanie, ale krok w dobrą stronę. Przeciwnik czuje oddech na karku. Jest czas. Powinni teraz pójść za ciosem. 4-3. Obie drużyny wyraźnie nastawione na grę ofensywną. Niestety strata piłki. Ma dużo miejsca na skrzydle. Będzie bramka! Dobrze zachował się bramkarz. Rzut rożnego w pole karne. Messi. Wychodzą do kontrataku. Podłączają się inni zawodnicy. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Ian Wright. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. Gaja. Asensio. Dośrodkowanie na bliższy słupek. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. Andres Iniesta. Wright. Ależ go wypatrzył. Minął obronę, przejął piłkę. Złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. Ian Wright. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! 5-3. Obie drużyny grają słabo w obronie, a dwie bramki przewagi w tych okolicznościach to niewiele. Kylian Mbappé. Zobaczymy, co teraz zrobi. Fernandinho. Marco Asensio. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Asensio. Ach, strzał! Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Są teraz o krok od remisu. Kolejnym trafieniem dogonią rywala, byle tylko nie dać się w międzyczasie rywalowi zaskoczyć. Proszę, piękna, szybka odpowiedź. Wymiana szybkich ciosów, to jest to, co lubimy. Cios za cios, wynik 5-4. To rzadkość na stadionach piłkarskich. Carles Puyol. Piqué. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Asensio. Świetne podanie za plecy rywali. Asensio. To musi być gol! Wyrównująca bramka, brawo! Trzeba im oddać, walczyli dzielnie, przeważali i ten gol po prostu im się należał. Brawo za nieustępliwość, może jeszcze jedna akcja, może coś jeszcze im wpadnie. Byłoby chyba sprawiedliwie. 5-5. Pytanie, co robią obrońcy? Mamy rzut wolny. Na piłkę, co z tego wyniknie? I po odbiorze strata piłki. Mogą teraz skarcić rywali. Tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. 84. minuta spotkania. Jeszcze 6 do końca. Morales. Morales! Wielka szkoda tej okazji. Niezbyt to przyjemne dla strzelca i dla zespołu. Minimalnie niecelny był ten strzał. A bramka w tej chwili mogłaby zaważyć na losach całego meczu. Marc Bartra. Morales. Marco Asensio. Vardy. Przy piłce Marco Asensio. Asensio. Szukają sposobu, żeby minąć rywali. Zabrał mu tę piłkę. Niezła okazja do kontry.
Gospodarze nadal remisują. Kibice skandują: my chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nic z tego. Nie ma gola. Zaprzepaścił okazję, by dać im prowadzenie. Do końca spotkania niewiele już zostało i lepszej sytuacji mogą już sobie nie wypracować. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Czasu niewiele, ale wystarczy tylko jedna dobra akcja. To może być ten moment. Niedokładne zagranie, żaden kłopot dla bramkarza. Bardi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sędzia odgwizduje koniec meczu. Kończy się on remisem. Kibice open up my eyes to the sun on my skin.